Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro Simsów. Jesteśmy jeszcze na wakacjach, ale już niedługo. To znaczy myślałam o tym, żeby po prostu spędzić tu jeszcze może jeden dzień i tak pod wieczór wyjechać. Benedykt, wstałeś? To zrób śniadanie. Bądź takim miłym mężem. Oskar jeszcze śpi. Jack też. Ribbon już się obudziła, chociaż też jest śpiąca. Mimo wszystko. Wykorzystamy, że łazienka jest wolna, bo nie mamy tutaj zbyt dużo urządzeń łazienkowych. Dobra, popatrzmy, jak Benedykt grilluje. O, Jack wstał. Dobrze, to skoczysz do toalety i do drugiego prysznica. I Oskar też wstał. No z prysznicem to ci będzie ciężko, mój drogi. Może najpierw zjedz. O, właśnie. Dobra, wszyscy mają nastawione jedzenie. Okej, Kate. Oskar w takim razie później skoczy do toalety i pod prysznic. I Benedykt tak samo. Męskie rozmowy. No, nie smakują ci. Jest z taką od razu. Zawsze mnie to rozwala, jak Simowie reagują na pewne rzeczy. Zwłaszcza z tej części gry. Właśnie, Benedykt, może pójdziesz potem z synem połowić ryby. O, to takie męskie zajęcie. Akurat będzie wam pasowało. To najpierw musisz skoczyć do łazienki. Co tam robisz? Jeszcze się kąpiesz. Co ci tak wolno to idzie? Dobra, potem się wykąpiesz. Nie wiem czemu, może miał jakieś problemy z dojściem do łazienki. Ja jeszcze zepsuł. Mały bandyta. Mały bandyta. O, Ribbon jest na zielono. To jest tak rzadko widoczne. Tylko, że energię nadal ma słabą. I bawi się Berka z dziećmi. O, ktoś tu ma ładną buźkę. Czekajcie, co to za dziewczynka? Może warto się zaprzyjaźnić. Ildefons, Boże drogi. Michalina. Idzie po drugi ten. Jest to dziewczynka. Żeby to była ta? Nie. A, faktycznie, to jest ta. Ma zresztą czapeczkę, jak on. No, poznaj jakiś przyjaciół. Zostaw tego hamburgera, przyjaciele czekają. Potem pójdziesz z ojcem łowić ryby. Głodni jesteście w ogóle, masakra. Prosta. No dobra. A nie, 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 ty idziesz łowić ryby. On się tu zapoznał z tą dziewczynką. A ile z tamtą punktów ma? Aha, jest przyjaciółką. Livia Cyran. Dobra, to raz porozmawiacie. Nie wiem, czy... Ej! Co wy ci tłoczycie? Boże drogi, wszyscy od razu łowienie ryb. Wędka. A on nie może łowić. O, to smutne. Może będzie mógł jeszcze dołączyć, czy coś takiego. No i tu wszędzie, gdzie wszyscy się tłoczą. No ona jakoś mogła. Przyłącz się, o. Jak? Cudowne. Po prostu wszyscy się tłoczą na jednym pomoście.
Ach, jaki miły dzionek. W dodatku z tej strony, jak i z tej strony, jest dosyć mało wody. Jestem ciekawa, jak daleko zarzucają tą wędką. Ale spoko. O, jakąś rybę złapał. Ale oni, widzicie, wyrzucają te ryby z powrotem do wody. Nie wiem, co ona tu znalazła. Wygląda jak raczej jak jakiś śmieć. O, Oskar poszedł postrzelać z łuku. Popatrzmy. Potem zaraz im trzeba coś jeszcze do jedzenia zrobić. Słabo ci idzie, mój drogi, słabo. Dobra, ty jesteś najlepsza w przyrządzeniu hamburgerów, więc zrób więcej. Tymczasem Oskar też byś mógł jeszcze coś zjeść. Ty też. No, ty już się nie załapiesz. Ale możesz iść do łazienki. Okej, okay, a jak Ribbon? O, Ribbon się wysypia. Dobrze. Ildefons. I Kwiryna. Boże drogi, kto wymyślał te imiona? Ida jest jeszcze w miarę normalne. Maksym. Genovefa. Hyacinta. Nie no, ja nic nie mam do tych imion, ale są naprawdę dziwne, jakby z innej epoki. Nie pasują w ogóle do dzisiejszych czasów. Łucznik Łukasz ma najbardziej normalne imię z tej całej parady tutaj. Ej, co, nie wyszły ci te hotdogi? Znaczy hamburgery? Aha, rozumiem. Aha, ty jeszcze chcesz, ty jeszcze chcesz, ty też jeszcze chcesz, to będzie od razu dwa. Oh my gosh, nie było miejsca i musiała postawić gdzie indziej. A ten na stojąco. O, rozmawiasz o urodzinach. Ale ty nie będziesz miał urodzin, chyba że zrobię ci zaklęcie. Mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego, żeby zrobić to zaklęcie. O, wszyscy wypoczywają. Ty chcesz do toalety. Też chcesz do toalety. Ty potem też chcesz do toalety. Wszyscy do toalety. Yummy. Co to? Nie wiem. Ty, nie byłeś w toalecie. Ty się tu komfortujesz. Jak macie strasznie słabe te wskaźniki? No idź, siusiu! No come on! Ty, Oskar, idziesz tu. No i patrz, wyprzedził cię. Bezczelny. Się wepchnął przed kolejkę, no. No jasne, nie masz gdzie. A ty tu nie podrywaj jakichś murzynów. Zostaw go. Rozmawiaj z synem lepiej. Przytul go.
Hej! Kelly. Dobra, myślę, że najwyższy czas, żeby wracać do domu. Więc bierzemy się za... dzwonienie po taksówkę. I wracamy do domu. Jeszcze chwilę porozmawiamy tylko z Jackiem. Jestem ciekawa, jak... z Teodozją mamy 19 punktów, no. Dobra. Tak, zostawiła go w pół zdania. Bezczelna matka. Oh my god. Rodzinka, wracamy do domu. Tak. Komfortu im strasznie brakuje. No, niestety jest problem. Tego, że tutaj nie ma zbyt, wiecie, no, takich fikuśnych foteli, czy tych bąbelków, gdzie można by sobie to napełnić. No bo to jest życie w puszczy, szkoła przetrwania i te inne. O, come on. Jak smoczek się będzie wściekał. Zaraz będzie czego. Wow, wow, wow. A gdzie... a ty... a... co ty masz w ręce? Co to jest? What is that? Czekajcie. Kryształ dwutlenku krzemu? Aha, teraz tego nie mogę odłożyć, świetnie. Skąd ty masz takie rzeczy, Oskar? Ty mi się tu zaraz przyznaj. Ty tu jesteś kleptomanem jakimś? Złota figurka lamy. Ale patrzcie, jakie to drogie jest. 630. O, nie mamy miejsca na te wszystkie rzeczy. Dobra, przykro mi, jedna figurka boga lawy idzie do sprzedania, bo... chciałabym, żeby to wszystko było tu w jednym miejscu. Ja to zaraz odłożę. Odłóż. Odłóż. Albo postawię to może trochę dalej, bo on może się tu zablokować. O Jezu, jaka ty jesteś śpiąca. Gdzie ten smoczek poszedł? Dobra, pogłaszcz, łaskocz. Pogłaszcz, 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 pogłaszcz. No nie wiem, poróbcie sobie co chcecie na razie. Chociaż nie, bo ty... ty nie poszedłeś do pracy. Ty nie poszedłeś do pracy. Dobra, to musicie pouczyć się w takim razie czegoś. Ty możesz się pouczyć inwencji. A Oskarowi zaraz coś wykombinujemy. Powinna mi w sumie przebrać. Bo już trochę nie pasują do tej... Wiesz, Benedykta możemy zostawić w tym stroju. Ją będziemy musieli prze... i jego też przebrać. Dobra, to chyba zrobię małe cięcie na to, żeby zmienił ubranie. Oskar... aha, ty... aha, bo ty... a, masz szafę. Dobra. Zmień ubranie. Potem jak ty skończysz, to też zmień ubranie. Dobra, to żeby nie tracić na to czasu, to ja zrobię cięcie w tym momencie. Jak już pozmieniam ciuchy, to do was wrócę.
Okej, okay, jestem z wami z powrotem. Tak, jak widzicie, Kate zmieniła strój na taki bardziej pomarańczowy. Szczerze mówiąc, już zaczyna mi trochę brakować strojów do wybierania, te, które mi się podobają, bo szczerze mówiąc, nie ma ich zbyt wiele. To znaczy, najwięcej jest właśnie dla kobiet. Dla mężczyzn już mi się powoli kończą i to jest większy problem. Dla dzieci już tym bardziej, dlatego Jack nosi taki trochę bardziej ekstrawagancki strój. Powiedzmy, taki trochę bardziej dziwny, ale też jest całkiem niezły. Oskarowi zmieniałam strój, tak? Jeszcze to wam pokażę. No i jemu wybrałam taki zwykły strój. Nie wiem, czemu on ciągle biega, jakby miał ADHD. Naćpał się kawy czy czegoś w tym stylu. W każdym razie taki zwykły, no i Benedykt został w tym swoim. On się przy okazji nauczył tego jednego punktu inwencji, więc już go dałam do czegoś innego. Natomiast teraz, no, będzie problem... O! Czy jest to... Nie, nie zdążę. Wykąp się. Jednak. Nie, no ktoś... O Boże. Zostaw. Podnieś słuchawkę. A, tak, Oskar zostaje w domu. No i właśnie to jest ten problem, ponieważ teraz, ponieważ ich zostawiłam w domu, to... Ej... Nie, napij się kawy prędzej i zjedz coś. Ten zaraz też padnie. Bo następnego dnia muszę ich puścić wszystkich do pracy i do szkoły, bo inaczej będą z tym problemy. O, widzę, że więcej nie starczy. Chleba. Zjedz lunch. Albo ona zaraz coś poda. No i niestety dopiero po pracy będę mogła ich wysłać tam na jakieś randki itp. Ale Oskar... Niestety pracuje do 20 i pewnie przyjedzie zmęczony. Ale spróbuję jakoś go wygonić na tą randkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo... No bo chciałabym do tego doprowadzić, a... Czasu na odcinku jest niewiele. Tak, za radą, nie wiem, nie pamiętam już kogo, ale usunęłam tutaj ściany, część ściany, przez co może robot będzie jakoś lepiej pracował, ale nie wiem, czy to zadziała. Ja przypuszczam, że to raczej jest problem z tym stołem. Niestety. Chociaż kto wie. Zobaczymy jeszcze. Oskar, nie! Idź zjedz. Oh my gosh. Ty, Benedykt. Skorzystaj. Pewnie nie będziesz chciał ćwiczyć przemówienia. Wcinaj, wcinaj tą kawę. A potem wcinaj jedzenie. Ty idziesz... Nie idź spać. Jest za wcześnie. Dobra, to... Bo nie, bo muszę sprawdzić, czy robot to zrobił. Jak tam Ribbon? Ribbon jest trochę głodna. Ale to powinna sobie sama poradzić.
Nie, ty nie. Kto to jest? No, Oskar! Ty co znowu zmywasz? Weź idź, zrób siusiu. No niestety, tak czy siak będą musieli się położyć dzisiaj wcześniej. Nie! To ci kazał. A, tu nie możesz. To idź tu. No i tak jest. Dobra. Wezmę cię, położę spać, bo to nie ma sensu. Ty spróbuj się jeszcze trochę pouczyć. I ty się pobawisz z wróżkami, o. Jeszcze. Dobra. Myślę, że już nic więcej ciekawego się nie będzie działo tutaj. Więc ja chyba zrobię cięcie. Tym bardziej, że wszyscy są padnięci, zmęczeni w ogóle. Więc teraz poodpoczywają po tych wakacjach. I następnego dnia się obudzimy i spróbujemy coś z konkretnego zrobić. Już pewnie za dużo i tak nie zrobię. w trakcie dnia, dopiero wieczorem. No, ale zobaczymy. Dobra, to robię cięcie. Okej, właśnie teraz włączyłam, znaczy położyłam wszystkich spać. No i zaczęła grać taka smutna muzyczka i wiecie, co się stało? Nasza jaszczurka odeszła. Teraz wszyscy mają opłakiwania, ale już ich nie będę budziła w środku nocy. Już to zrobią rano. Ale to smutne. Ja się nią opiekowałam, naprawdę. Przysięgam, codziennie rano Oskar ją karmił. Się nią opiekował. Biedna jaszczurka. Dobra, to już nie będę robić cięcia, bo to już za dużo tych cięć. Szkoda jaszczurki, no. Fajna była. Dobra, niech już nastanie ranek. I teraz tak, Jack. W sumie nie potrzebujesz za bardzo, ale tak na wszelki wypadek, żebyś nie śmierdział w szkole. Znowu myszki. Co? Dlaczego to mi się włącza? Dobra, nieważne. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Jak tam smoczek w ogóle? On tu zażarł nam wszystkie kwiatki. Trzeba dołożyć. Trzeba się potem nim zająć też. Dobra. Benedykt. Ty skorzystasz tutaj z łazienki i włączysz robota. Oskar wstanie i poopłakuje jaszczurkę. A Kate wstanie i zrobi śniadanie. O, przy okazji trzeba nakarmić ten ribbon. O, przykro mi, Oskar, no. Taka kolej rzeczy. Nic nie żyje wiecznie. Ja nie mogę tego posprzątać? Chyba nie. Będę musiała to sprzedać, coś mi się wydaje. To napełni miskę. Aha, ty byś... Powinien się wykąpać i tak dalej. Z tym ten się psuje. Kurczę, ruszcie się.
Dobra. Okej. Wszyscy na śniadanie. Tak, autobus szkolny. Dzisiaj musimy wszystkich wysłać do szkoły i do pracy. Niestety, więc zajmiemy się trochę przyjaciółmi. Czy ja mam jakieś jeszcze zaklęcie na cię z miłości? Jedno. Dobra. Okej. Jack. O, Jack jest ładnie na zielono. Tyrana! O, ma, hej, ma wal, nie ma wina. Lerem, nerszalem. No, jeszcze trochę. Dobra, idź do szkoły. Idź do szkoły, bo się spóźnisz. Jack. Dobra. Benedykt będzie musiał pooglądać sobie telewizję. Razem z nim. Razem z Oskarem. I sobie pooglądają. Kate już się powoli kąpie. Dobra. Kogo by tu zaprosić? Kto ma najmniej punktów? Okej. Bartek Miastowy, dobra. Bartka Miastowego zaprosimy. Miastowy. Bartek, zadzwoń, zaproś. Aha. Tak, to jest niestety ten problem. No, Teo raczej nie chce używać tego ciosu miłości. Jan każdy. Każdy Jan. Zadzwoń, zaproś. Oh my gosh. Filip każdy. No wszyscy są pracy, no. Elwira każdy. Ratum, kalantina. Elwiro, nie pracy, proszę. Straszne. Wszyscy pracują. Dobra, trudno. To w takim razie nie wiem, pograj sobie trochę, żeby napełnić rozrywkę. O, będziemy musieli potem jeszcze. A kto wyłączy telewizor? No. Okej. Wszyscy idą do pracy. Grzecznie. W dobrych nastrojach. No, dobra. Okej. To my się zajmiemy trochę smoczkiem. I weźmiemy pocztę jeszcze. A, masakra. Dobra, gdzie jest nasz smoczek? O Jezu, ile wyżarł.
Clem Ratsitam. Oopie. Scrap the dead. Musimy dobre relacje utrzymywać ze smoczkiem. Tu nic nadal nie mogę zrobić. Kupimy więcej kwiatków. Dobra. Clem Ratsitam. Okej, zmęczył się. Musisz mu dać spokój. No to teleportuj się tutaj i poprzygotujemy trochę napoi. Może zdobędziemy jakiś nowy przyjaciół dzięki napojowi miłosnemu czy coś takiego. Nie, nie jest. Jack przyjechał. Dobra, to wiecie co? Zrobimy zmianę planów. Wystawimy to. Już nie jest używany. Wystawimy to, żeby robot naprawił. No go włączy. Aha, musi się teleportować. I zabierzemy Jacka na wycieczkę. Ponieważ on jeszcze nie ma żadnych ciuchów dodatkowych ani nic, to weźmiemy go do centrum handlowego, nakupujemy mu ciuchów i przy okazji go zabierzemy na jakieś lody czy coś takiego. Na pewno się ucieszy. Więc do miasta. Ej, w ogóle mogę tak zrobić? Czekajcie. Jacku, mój drogi, zapytaj. Bo ja nie pamiętam, czy mogę tak po prostu go stąd. Oh my gosh, no dziewczyno. Macie problemy. No serio! Weź się teleportuj tutaj. Teraz nie wiem, czy mogę w ogóle tak zrobić. Oj, wydaje mi się, że nie mogę. Czekaj. Wow! Zostałeś obwołany jednym z 10 najseksowniejszych simów w SimCity. Zdobywasz 2 punkty charyzmy i zgarniasz ile? 10 tysięcy! Oh my gosh, Benedykt, kocham cię. Oj, za to powinnam cię zabrać na kolację. No Jack nie może chyba pojechać do miasta. Tak mi się teraz przypomina. Usługi, zaproś na przyjęcie. On chyba nie może jeździć do miasta. Nie przypominam sobie, żeby była taka możliwość, a ona nie ma chyba możliwości, bo zazwyczaj jak się simów gdzieś zaprasza, to można tutaj. Przez zapytaj. Kurde. O, naprawił mi mój stół. To miło. Dobra, to zmiana planów po raz kolejny. Musimy Benedykta zabrać na kolację. Gdzie jesteś, Benedykt? Tak, przytul. Pocałuj. Widzicie, mamy najseksowniejszego mężczyznę w rodzinie. Znaczy, no z 10, tak? To było z 10? Nie wiem, jakoś tak. Tylko Benedykt, mógłbyś się przebrać. Kurde, musi latać na górę. Tak, wiem. No nie! Jesus. Przebierz się w codzienne ciuchy. Jezu, jak tam trąbią. Szkoda, że Benedykt się nie może teleportować.
Nie. Weź go zaproś do centrum. Dobrze. O, jak słodko. Tak. Poprosimy taksówkę. Ale to głupie, że nie można jeździć do centrum z dziećmi. Ja przynajmniej, kurczę, nie pamiętam, żeby to było możliwe. Jeżeli pamiętacie, to dajcie znać, jak to zrobić. No, Ribbon. A to nie jest Ribbon, to jest Pyza. Okej, przepraszam. Trochę jesteśmy w kiepskich nastrojach, no ale już trudno. No, szybciej. No, za 10 tysięcy? Wow, jestem pod wrażeniem. I jeszcze 2 punkty charyzmy dostaliśmy, te, które chyba potrzebowaliśmy do awansu zresztą. Nie, nie muszę się gdzieś tam... O, Boże. O, dobra. Okej, to gdzie pójdziemy? Może jakiejś eleganckiej restauracji, bo w sumie, skoro tyle zarobił. Czy my byliśmy tutaj? To wygląda takie zaciszne miejsce, bo tu chyba byliśmy. Tak, na pewno byliśmy. A tutaj to nie pamiętam, więc tutaj pojedziemy. Zacisze u śledzia. Tak, idealne miejsce na romantyczną randkę. No, poprzytulajcie się jeszcze i połaskuj go. Tak, teraz na nas będą trąbić. Tak, by the way, to zobaczymy sobie. O, jak to ładnie. Taka miejscówka na dworze. Sprzątaczka Sonia, okej. O, patrzcie, jest fortepian. Pianistka Jadwiga. Chłopiec hotelowy Bolek. Kelnerka Monika. Tu mamy takie zaciszne kuchenne miejsce. Toalety. I jest barek. O, tak miło tu jest. Jest akwarium. Jej! Dobra. Jak się już tam poprzytulacie, to ułożysz w mordę, ale drugie jedzenie tu są. No, w końcu zarobił tyle, no nie? Weźmiemy te smakowitości. Trzeba było nie jeść w domu. No i nas wyprzedziła, no. Bezczelna. O, panna Stanisława ponownie. Panna Stanisława ponownie w akcji. No, taka elegancka restauracja i nie macie tylu kelnerów. Weźcie nas, zaprowadźcie do stolika, co to ma być? Bezczelność. Poproszę jakiś romantyczny stolik, a nie... No, macie szczęście. O, i przy kominku, jak słodko! Ślicznie. No, nie chcę pobaraszkować. Dajcie mi. No, dajcie mi. Nie mogę. No patrz, jeszcze narzeka. Stoi przy nas i zrzędzi. Powinni ją wyprosić. O. Poflirtuj. No, flirtować.
póki nikt nie widzi. Podziwię. Zacznijmy tak delikatnie. Chociaż jest już mężem Kate, więc... No w sumie miasto jest traktowane jako randkowe miejsce, więc stąd przypuszczam, że też nie można zapraszać dzieci czy coś takiego. Romantyczny pocałunek. No, tak się starałeś w swojej pracy, jestem ci taka wdzięczna. Ej, zwykłą sałatkę, to miały być same smakowitości. No i jeszcze nie napełniły głodu, nie? Mogę się jeszcze poprzytulać? Co mówcie jeszcze kawę? Ojej! O baby. Jak słodko. Może zajrzymy do... Oh my gosh. Dobra, no drinki to już będę oszczędzać. Brudny stół! Oh my gosh! O nie! Ona powinna białe rękawiczki nosić. I poszło. Hazardziska! Ja nie mogę. Ciekawe, czy dostaniemy swoje drinki. Już po północy. No dużo tu ludzi się kręci. No, może teraz? O, chyba teraz przyjął zamówienie. Okej. I teraz jak mamy drinki, to o, można też. Parę już muskuły, tak, akurat do niej to pasuje, no nie? Ojej! No, też pęży. Pocałuj. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. No, zanim się drinki skończą. Ojej, drinki przenikają przez ich ciała. Ale co tam? Mrucz tam było! O, najgorsze, że się kończą te drinki. Niby zawsze można więcej zamówić. Dobra, jesteś... Chcesz skorzystać z toalety, więc sobie idź. I jeszcze usiądziemy sobie trochę na ławce i posiedzimy. Razem. Tak na dworze. I będziemy się zbierać do domu. Chcę zdążyć jeszcze drugą randkę zrobić. Nie. Ja naprawdę tak za dużo bym chciała rzeczy dowiedzieć. Żeby na odcinku pokazać i to tak jest takie smutne. Chciała tyle pokazać, a tak mało czasu jest. Ten ci przytulaj? Aha, w sensie huśtaj się. Hmm.
No. Tak, ona jest zmęczona, a on chce siusiu. Dobra, czwarta nad ranem, to już powinniśmy wracać, naprawdę. Tym bardziej, że ona jest wykończona. Tak. Połaskocz. No co? A, twierdzisz, że śmierdzę? Spójrz na siebie. Niedobry. Twierdzi, że śmierdzę. Palant. Zepsuł randkę. Wszystko przez niego. Foch. Okej. Okay. Okej, okay, jesteście padnięci, widzę. Benedykt też. Ja bym wolała, żebyś ty jeszcze skorzystał z toalety, chociaż położysz się spać i ty też położysz się spać. Dobra, Jack. Jack jest w sumie w dobrym nastroju. Jeszcze czekamy na Oscara. Mam nadzieję, że uda mi się go jakoś wyciągnąć na tą randkę. Na razie sobie pójdziemy za Kate. On powinien zaraz wrócić, więc... Nie, Benedykt, obudź się. Aha, wyprzesz karaluchy. Okej. Okay. Aha, czekajcie, jeszcze chwilę. O, Oscar jest tak ładnie ubrany akurat na randkę. Nie to... A faktycznie te dwa ostatnie punkty charyzmy. Zostały nam dwa punkty z kondycji do zdobycia. No, u niego jest znacznie więcej niestety. Dobra. Więc ty spróbuj. Chociaż może zaprosić na przyjęcie. Nie, to chyba musi być przy zawołaj sąsiada. Czy coś takiego. Zobaczymy. Co prawda też jest już trochę zmęczony, no ale ponieważ pracuje, no to nie może tak kiedy indziej. Jak ona miała na nazwisko, to ja nie wiem. Szkarłat chyba. Tak, Teodozja. Zadzwoń, zaproś gdzieś. A spotkanie w centrum. Oby się zgodziła. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki za Oscara. Wspaniale! A więc do zobaczenia! Jej! Udało się! Teodozja jest nasza! Ha, 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 ha. Tak, ten odcinek będzie długi. Przejdziemy przez tą randkę tylko i będziemy kończyć, ale chciałabym, żeby Oscar też miał swoje 5 minut. Nasz kopciuszek. Dobra, to gdzie idziemy z Teodozją? No to jest pewien problem. Wydaje mi się, że moglibyśmy iść tutaj, bo jeszcze tutaj chyba nas nie było. Do muzeum jej raczej nie zabiorę. Chyba, że na plażę, ale tam nie ma za bardzo co jeść. Chyba, że tu się wybierzemy. Też z takiej restauracji, znaczy, nie wiem, kurde. Nie, dobra, najpierw pojedziemy tu, a potem pojedziemy tu, żeby jej coś kupić. Zrobimy tak. Bo tak jako jest, że jest elegancko już ubrany, no to do eleganckiej restauracji musi ją zabrać. A nie. Że do jakiejś podrzędnej. O, Benedykt, nie śpisz? Przecież byłeś taki zmęczony. O, mogę jej dać prezent, słoń Sławomir.
Dobra, dajmy. Zobaczymy, ile to da nam punktów. Hej, Kate, nie wierzę. Ty też mnie szpiegujesz. O, cieszy się. Jakie to słodkie. Zapytaj, jak się masz? Chwal się. Powiedz komplement. O, głodna jest. To akurat będzie dobrze, jak ją weźmiemy. A na razie porozmawiamy. No. Okej, zobaczmy, co tu jest jedzenie. Tu. A tym razem danie domowe zamówimy, bo nie będę tyle wydawać na jedzenie w restauracji. Okej, zgodziła się na kolację, więc idziemy. Tylko proszę jakiś romantyczny stolik. Okej, siedmi sobie tutaj, widzę. No, jest romantyczny, więc wszystko pasuje. O muzyce to ona nie lubi rozmawiać. Weź przestań rozmawiać o muzyce. O sporcie też nie lubi. Moda? Spróbujemy z nią trochę poflirtować też. Trev. Okej. Też nie lubi mody. O, zgodziła się na flirty. Jest dobrze. A Teo je... Teo! Czyżbyś spotykała się z Henrykiem Ćwirem? Dum, dum, dum. Nie, dobrze. Tu coś się święci, tu coś się święci, mówię wam. Są jakieś intrygi. Okej, flirtowanie poskutkowało, może przytulanie? Przytulanie poskutkuje? O, o! Widać, że Teodozja na niego leci. Och! Jak słodko. Może obejmij? O nie. Dobra, to już za dużo. No, przeprosić jej nie możemy. I znów sałatka. Co jest z tymi restauracjami? Wszędzie dają sałatki. Tak, mamy już z nią 60 punktów, jest nieźle. O, stała się naszą przyjaciółką. Dobra, to jeszcze z nią poflirtuj. I musisz iść do toalety, więc wyjdź ze stolika. Gdzie to są toalety? Może tam ktoś znowu tańczy. Zaraz sobie też potańczymy. Nie, zostaw tą umywalkę. O Boże, jakie tańce. Ten gościu wymiata. O nie! Oskar, zdejmij to! Dobra, gdzie jest twoja Teodozja? Przyłącz się. No chodź! Będzie fajnie. Bo wygłupiamy się razem. Dobra, lampa trochę zasłania, ale... Dlaczego wszyscy tańczą w taki sposób? Dobra, zapytamy, jak się teraz ma. No, znowu zaczęła tańczyć. Dobrze, spróbujemy ją przytulić. Dalej jest głodna. Oh my gosh. Co za głodomór. O,
pocałuj. Chyba trochę za wcześnie. No. Dobra, przepraszam. Opowiem ci żart. I nie bój się. Dobra, co powiesz na drinka? Zmiękczymy cię trochę. Ona chce do toalety. O, ja chcę zobaczyć tą mrucz. Dajesz, mrucz. To ma się mruczenie? Okej, okay. Ale Oskar się już zauroczył. Papier tu jest nią jeszcze. Ślicznie wyglądasz w tych spodenkach, w kratkę. A ty w tym garniturze, tak męsko, och. Też się zauroczyła, widzicie? Ha? Oskar ma gadane. Pręż mózgowy jeszcze. Nie, już skończył jej się drink. Buu! Poszła do toalety. O, tu są kwiaty. Możemy jej dać prezent. Świetnie. Kup czerwone róże. Mieliśmy skoczyć jeszcze do innego. What's going on? Nie, Kate z Benedyktem się całują. Ej, nie podobają mi się czerwone róże. Oh my gosh. Bezczelność. Gdzie ona poszła? Teodozja? Hello? Gdzie jesteś? Szłaś do toalety? Nie. Ten na byku szaleje? No gdzie ona jest? O, tu. No i prezent, czerwone róże. Bo wpadli na siebie. To jest dobry znak. No come on. Nie, daj prezent, czerwone róże. Dalej chcę do toalety. Jezu, człowieku, co masz z tym prezentem, nie tak? No. Aż nastał dzień. Całą noc tu byliśmy. O. Ale nie dodało nam to za dużo punktów. Dobra, weźmiemy się jeszcze, przetransportujemy na inną parcelę. Tak, wiem, że jesteś zmęczony. Girl. Tak. Usiądź sobie. Chcę ją obdarować prezentami. Oskar nie dba o siebie, ale dba o kobiety, z którymi się spotyka. Zresztą to jedyna na razie, która się chciała się z nim spotkać, więc jest bardzo uczuciowy. Dobra, już zahaczamy prawie o godzinę nagrania. No cóż, ale za to ile wrażeń. On się nie chce z ciebie przytulić. To dlatego, że jest zmęczony. No przepraszam, tak wyszło. Dobra, co my ci tu kupimy? Jest pierścionek z brylantem, jest za 1000. Dobra, niech będzie. Coś tu jeszcze można jej kupić? Można jej kupić jakiegoś pluszaka albo czekoladki. O, możemy jeszcze czekoladki jej kupić.
No i już jej nie lubią, no. Wiecie co? Bezczelność. Ach, jaki wielki brylant. No jeszcze nie pierścionek zaręczynowy, ale... Zawsze jakiś brylant, no nie. No i dalej chce iść do toalety, no czemu nie idziesz, kobieto? Łazisz za mną jak... Nie chcę powiedzieć źle. Daj prezent. Obdarujemy ją. Oj, serduszka wróciły. Magia prezentów. I jeszcze mam czekoladki dla ciebie, moja słodka. Jeszcze możemy chwilę porozmawiać i będziemy się zbierać. Drażnienie. Już nie chcę tutaj... O, może przytul. Nie chcę przeginać, bo on już jest wystarczająco zmęczony. Och, to było kosmiczne spotkanie. Mam na myśli spotkanie bliskiego stopnia. Mam nadzieję, że wkrótce zadzwonisz. Oczywiście. Najdroższa. Mam taksówkę do domu. Dobra. Jak wrócimy do domu, położymy wszystkich spać. O, lody tu były, zapomniałam. Położymy wszystkich spać i... Kończymy ten odcinek mega długi, Boże drogi. Masakra. Okej, okay, ale Oskar miał swoje 5 minut, piękna randka, świetnie wyszła, on zadowolony, kupę kasy mamy, urządzimy może w końcu dom do końca, chociaż przypuszczam, że będzie ciężko. Dobra, jego od razu kładziemy spać. Oskar, spać. Prawa co? Nie wiem, o co chodziło. Ty, mój drogi, też już pójdziesz spać. Tu już wszyscy śpią. No, więc dzionek uważam za udany. Musimy coś zrobić z tymi przyjaciółmi, bo to jest kiepskie. Będę musiała gdzieś poza nagraniem to zrobić. Jakoś. Dobra, on śpi. On już się zbiera do spania. Wszyscy śpią. Kotek nie śpi. Jest zmęczony. Towarzystwo mu znowu spada. Świetnie. Dobra, myślę, że będziemy już kończyć też. Aha, on się tu bawił ze smokiem. Także to by było na tyle w tym odcinku. Wiem, że mega długi, ale naprawdę przynajmniej wiele się działo. Zrobiliśmy dwie randki. Co prawda miałam zamiar... Żeby spędzić z Jackiem trochę czasu, no ale nie za bardzo wiem, czy da się właśnie dzieci zapraszać do centrum. Wydaje mi się, że nie. Chociaż na Starówkę moglibyśmy, ale no tam na Starówce nie ma sklepów z ciuchami. Myślę, że mogłabym na Starówce zrobić coś takiego jak w centrum, to znaczy spróbować kupić tam właśnie te ciuchowe rzeczy i w ten sposób jakoś to zorganizować. Pomyślę nad tym. I spróbuję coś z tym zrobić. Aha, tu mam ten pół wróżek. Musimy to zabrać potem. Także to, jeśli chodzi o to. No i planowałam też zrobić, żeby Jack mógł zaprosić swoją koleżankę z wakacji, czyli tą Livię Cyran, bo jest jego przyjaciółką, więc w sumie czemu nie, mógłby ją zaprosić do domu. No ale to już musi następnym razem być, bo niestety no, nie da rady zrobić wszystkiego w jednym odcinku. Ale okej. Okay. Mieliśmy fajną, miłą niespodziankę. 10 tysięcy zarobiliśmy. Właściwie Benedykt zarobił. Także miło, bardzo miło. No. Także to by było na tyle.
w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo, jeśli dotrwaliście do tego momentu, obejrzeliście całość. Gratulacje. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Retro Simsów. Cześć!